pokaz lepienia garnków. Wygląda praca garncarza. Przed zrobieniem naczynia glinę musimy dognieść na stole, podobnie jak się wygniata ciasto. Musimy najpierw ustawić w samym środku koła, żeby była idealnie równa. Nazywamy to centrowaniem. Glinę wycentrujemy, wtedy kciukami robimy dziurę w środku. Specjalnymi farbami, które później muszą wytrzymać temperaturę wypalania około 1000 stopni. Są to farby w proszku rozprowadzane z wody. Zanim zostanie wypalone, ten dzbanek jest już wysuszony. Wysuszone naczynia wypalamy w piecu elektrycznym w temperaturze około 800 stopni. Ten dzbanek został.